Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Witam państwa. Panie marszałku, Leszek Miller mówi, że polska polityka wschodnia, polska polityka Donalda Tuska jest bezskuteczna. Pan się też zgadza z taką opinią, że to, co zrobił polski rząd albo robi w sprawie wcześniej Partnerstwa Wschodniego, a teraz Ukrainy, to jest bezskuteczne? I bezsensowne może też? Ja bym powiedział tak, że rząd miał dobre intencje, jeżeli chodzi o politykę wschodnią i myślę, że dobrą intencją kierowali się inicjatorzy wraz ze Szwecją również w sprawie Partnerstwa Wschodniego. Ale niestety ze smutkiem stwierdzą, że Partnerstwo Wschodnie zakończyło się fiaskiem i świadczy o tym dalszy rozwój sytuacji właśnie na wschodzie. Ale czy to jest wina Szwecji i Polski, czy to jest po prostu taka sytuacja geopolityczna? Ja myślę, że częściowo jest to wina oczywiście inicjatorów polityki wschodniej, którzy mieli dobre intencje, chcieli dobrze, ale nie docenili rzeczywistej sytuacji, rzeczywistych nastrojów i tego pluralizmu poglądów, jaki się ujawniły na Ukrainie, tego konfliktu politycznego, jaki się ujawnił. Myśmy powinni zaoferować, jeżeli chcielibyśmy być skuteczni, jako Polska na przykład, czy Szwecja również, zaoferować Ukraińcom model dialogu politycznego. Bo to, czego brakuje właśnie na Ukrainie, to jest brak dialogu politycznego, okrągłego stołu. Jest po prostu tam walka taka, jak się toczy również walka na rynku krajowym w Polsce między Platformą a PiS-em. O tym jeszcze porozmawiamy. A te wybory niedzielne na Ukrainie, wybory prezydenckie, co one mogą zmienić? No, one po prostu dadzą wiarygodność głowie państwa, czyli prezydent będzie, można powiedzieć, miał autorytet, będzie miał po prostu legitymację wyborczą, z tym, że wszystko będzie zależało, ile osób weźmie udział w tych wyborach i czy w ogóle ten zbuntowany, nazwijmy to, separatystyczny wschód i południe w ogóle wezmą udział w wyborach. Jeżeli nie wezmą, to oczywiście jego mandat zwycięzcy będzie kwestionowany i nie będzie mógł powiedzieć, że reprezentuje całą Ukrainę. A pan myśli, że separatyści, a niektórzy mówią, że po prostu Rosja i Władimir Putin się już zatrzymali? No, w interesie Rosji jest utrzymanie dobrych stosunków z Ukrainą, a w interesie Ukrainy jest utrzymanie dobrych stosunków z Unią Europejską i z Rosją. I myślę, że błąd władz ukraińskich zaraz po tym Majdanie polegał na tym, że zamiast zadeklarować chęć współpracy z Rosją, z sąsiadem, z krajem, którym również i rynek ukraiński jest w znacznym stopniu uzależniony. Cały przemysł zbrojeniowy ukraiński pracuje na użytek Rosji przecież, a tymczasem te władze uwierzyły, że Unia Europejska przyjdzie całkowicie z ogromną pomocą, wszystko rozwiąże i w związku z tym popełniono wiele błędów, nie zadeklarowano gotowości do stosunków z Rosją, a także popełniono błąd w postaci obniżenia rangi języka rosyjskiego na Ukrainie. No tam tak była taka próba. A proszę mi powiedzieć, porozmawiajmy trochę o skutkach tego konfliktu ukraińskiego. Premier jeździ po Europie i mówi o pakcie energetycznym, włącznie ze wspólną ceną na zakup gazu i ze wspólnymi zamówieniami. Europa, politycy są chyba odrobinę sceptyczni. To jest dobry kierunek, to co robi Tusk? Ja uważam, że przyszłość należy do Unii Energetycznej. Oczywiście jest łatwiej, lepiej, korzystniej negocjować z dostawcą energii, jeżeli partner drugi jest zjednoczony i wtedy jest większa szansa wynegocjowania korzystniejszych warunków. Z tym, że te różnice poglądów w tej chwili w krajach Unii Europejskiej są tam duże, że szansa na urzeczywistnienie tej koncepcji, którą premier Tusk realizuje, jest w tej chwili wątpliwa. Ale przypuszczam, że przy kolejnym kryzysie właśnie energetycznym w dostawach, powiedzmy zakłóceniach dostaw gazu na przykład z Rosji, będzie to dodatkowy bodziec na rzecz realizacji tej koncepcji. A czy skutkiem tego konfliktu jest także to, że w Unii Europejskiej Unia Europejska powinna mieć wspólną armię? To wczoraj chyba mówił eurodeputowany SLD pan Janusz Zemke. Tak, ja mam doświadczenie akurat w tej sprawie, ponieważ 15 lat reprezentowałem Polskę w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO i również w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii Zachodnioeuropejskiej. A to NATO nam nie wystarcza? NATO nam wystarczy, ale chcę powiedzieć, że
jako amerykanista, w tej chwili mówię jako badacz polityki amerykańskiej, jako ekspert w tej sprawie, mogą się pojawić w przyszłości w Europie takie konflikty, w których Stany Zjednoczone nie będą zainteresowane, żeby interweniować. I Amerykanie powiedzą, to jest konflikt na waszym podwórku. No tak, Europejczycy, chyba jest, tak? Dzisiaj. Wy, Europejczycy, powinniście rozwiązać ten konflikt. Europejczycy mówią, my nie mamy sił na to. W związku z tym Europa, Unia Europejska powinna budować swój filar militarny. Filar militarny w porozumieniu z NATO. To w niczym nie podważa wiarygodności gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chcę powiedzieć, że rozmowy między NATO a filarem militarnym Unii Europejskiej trwają już od 2-3 lat. Ale jak dotąd jest to konferencja w Baden-Baden, a rezultat żaden. I dlatego. No, tak, ale z drugiej strony stworzenie takiej armii to także są pieniądze. Potrzebne na to wiele nakładów. Pan jako przedstawiciel lewicy chce, żeby taki kraj jak Polska zwiększał nakłady jeszcze na dozbrojenie, na armię, a nie na przykład na ludzi po prostu? Nie widzę potrzeby, żebyśmy zwiększali wydatki na obronę, tym bardziej, że wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej zmniejszają wydatki na zbrojenia. Natomiast nie widzę potrzeby również, żeby przy tworzeniu armii europejskiej musiało następować zwiększenie wydatków na zbrojenia, ponieważ chodzi o to, żeby każdy kraj dostarczał pewne jednostki, które i tak ma, prawda, które będą współdziałać ze sobą. A więc nie wiąże się to z jakimś znacznymi zwiększeniem wydatków na cele obronne. Panie marszałku, porozmawiajmy o Aleksandrze Kwaśniewskim. Kiedyś lider socjaldemokracji, potem prezydent Rzeczpospolitej, także wysłannik Europy na Ukrainie, a teraz się okazuje, że po prostu człowiek, który równocześnie zarabiał u ukraińskiego oligarchy. A jeszcze tak naprawdę człowiek, który tak mocno był związany z lewicą, z SLD, a dzisiaj jest z Palikotem. I co pan powie? No, każdy przechodzi pewną ewolucję, muszę powiedzieć, i się dziwię właśnie Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, z którym miałem znakomitą współpracę, kiedy on szefował klubowi parlamentarnemu SLD w Sejmie. Przez 5 lat ja byłem jego zastępcą i bardzo go szanuję i uważam go bardzo zdolnego polityka, ale wyrażam również zdziwienie w jego ewolucja, tym, że związał się z panem Palikotem, człowiekiem, no, muszę powiedzieć, nie zawsze wiarygodnym i nieprzewidywalnym w swoim zachowaniu. No i niestety traci na tym prestiżu, powiedziałbym, społecznym Kwaśniewski, ale nadal go szanuję i uważam go za bardzo zdolnego i bardzo dobrego prezydenta przez 2 kadencje. A Sojusz Lewicy Demokratycznej tak bardzo boi się Palikota? Nie boję się. My nie uważamy Palikota za człowieka lewicy. To jest człowiek rzeczywiście nieprzewidywalny, których właściwie nie ma, nie wiem, nie ma konstruktywnego, całościowego programu rozstrzygnięcia problemów trapiących dziś miliony Polaków. I jest konglomeratem, że tak powiem, zbiorowiskiem różnych ludzi o niejednolitych poglądach. I właściwie, gdy przyszło mi określić poglądy Palikota poza jego antyklerykalizmem, to miałbym ogromne trudności z opisem programu jego. Panie marszałku, czy ja dobrze rozumiem, że Leszek Miller ostatnio puszcza oko do Jarosława Kaczyńskiego i do Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem, to jest jakaś plotka w ogóle, to jest jakaś dywersja, powiedziałbym, ze strony przeciwników Leszka Millera, prawda? Ja go znam dobrze i muszę powiedzieć, że wielokrotnie powtarzał, że on nie widzi możliwości koalicji z PiS-em i to, co się to ostatnio pojawiło, to jest jakaś plotka po prostu. Ale wie pan, bo kampania rządzi się swoimi prawami. W kampanii mówi się takie rzeczy, które mają zrobić wrażenie. Pamiętam, jak Jarosław Kaczyński mówił pozytywnie o Józefie Oleksym, mówił pozytywnie o Edwardzie Gierku. To wspólnota poglądów właściwie. No, pan Jarosław Kaczyński wiele rzeczy zmieniał, wiele rzeczy happening różnych politycznych organizował, ale od polityka wymaga się pewnej trwałości poglądów, pewnego silnego kośca politycznego, a nie zataczania się od ściany do ściany. Jeżeli polityk w trakcie kampanii wyborczej zgłasza jakieś
nadzwyczajne, sensacyjne oświadczenie, to trzeba do tego oświadczenia podchodzić ostrożnie, że jest to czysto wybryk wyborczy, a nie rzeczywiście trwały pogląd danego polityka. A jak pan obserwuje sytuację w całej Europie, ale także w Polsce? Co pan myśli o eurosceptykach i o tych ugrupowaniach eurosceptycznych, które rosną w siłę, chociaż w Holandii te wyniki po wyborach sondażowe akurat pokazują, że tam partia się osłabiła, ta eurosceptyczna. Tak, rzeczywiście spodziewano się, że w ogóle eurosceptycy wyjdą dość mocno z tych wyborów. Tymczasem te sondażowe wyniki, jakie już w tej chwili znamy, no nie, między innymi z Holandii, z Anglii, nie potwierdzają tego takiego skoku i wysokiej popularności. No byłoby to zaskakujące, prawda, bo są i w Polsce politycy tacy, którzy mówią, że kandydują po to, żeby rozwalić Unię Europejską. To ja się pytam, po co kandydują do Unii Europejskiej? Ale to myśli pan, że wyborcy w sondażach deklarują sympatię do nich, a potem nie zagłosują? Na przykład w Polsce na Janusza Korwin-Mikkego? W Polsce jest zawsze taka sytuacja, ja obserwuję to wszystko, co się zdarzyło w wyborach od 1989 roku, że w każdych wyborach jest tak zwana partia protestu. Była partia przyjaciół piwa, był Leper, teraz jest Korwin-Mikke. I ta partia zawsze grupuje tych wszystkich, którzy są niezadowoleni z czegokolwiek, z tym, że nie jest to koherentny, zwarty program rozwiązania problemów trapiących 10 milionów Polaków. Ale czy taka partia nie jest też potrzebna, żeby właśnie skupiać takich ludzi? Partia protestu potrzebna jest, ale partia konstruktywnego protestu. Trzeba wiedzieć, przeciw czemu się protestuje. A nie, no, żeby rozwalić Unię od środka. Przeciw wszystkiemu, prawda? Żeby tak rozwalić Unię od środka, jak mówi Korwin-Mikke. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.